porządek, który teraz przychodzi do kościoła, on to wszystko uporządkowuje na kopeczki równiutko, do szufladek. Wszystko zaczyna być tym, czym powinno być. I Królestwem Bożym rządzą zasady króla, a nie zasady demokracji. Największym diabelstwem w demokracji, wiecie co jest? Że większość ma rację. To jest diabelstwo. Większość to wcale nie racja. I my chodzimy w światłości. Na pewno doświadczacie nieraz, że ktoś się wam przygląda i myślicie, że koza wam zwisa z nosa. Ale to naprawdę oni naprawdę widzą światło w nas. Oni to dostrzegają i to ich urzeka. Oni chcą tego. I dlatego się tak przyglądają. No chyba, że masz kozy. Ona świeci. Dobra, lecimy. Dzisiaj dwa niesamowite nauczania, które dla mnie są niezwykłym błogosławieństwem i wyprostowały wiele takiego zamieszania, które miałem na temat chrześcijaństwa. I one tak to uporządkowały, że wiecie, Ewangelia dla mnie stała się bardzo banalnie prosta. Naprawdę, ona jest tak prosta, że to jest jak naciągnięcie pozaginanej rury i widzisz na przestrzał to światło na końcu. Tak Ewangelia jest prosta. A teologia, religia porobiła supły na tej rurze, na tej szlaufie i jest to takie ciężkie i stąd tyle zmagań w życiu chrześcijan. Nie myślą, że to jest chrześcijański styl życia, te wszystkie zmagania. Ale to, co dzisiaj usłyszycie, jakby prostuje obraz Boga, który też jest wykrzywiony przez teologię. Wszystko zaczyna się układać w jedną wspaniałą, cudowną całość. Zmartwychwstanie. Najważniejsza część Ewangelii. Mam wrażenie, że większość kościołów zatrzymała się na tym krzyżu, wiecie, i ten budulek Jezus tam wisi już 2000 lat w tych budynkach i oni nie chcą iść dalej. To jest kult śmierci. Widzieć Jezusa ciągle i ciągle przybitego do tego krzyża. On tam wisiał tylko 6 godzin. Ale w kościołach wisi do dziś. Ludzie się zatrzymali na krzyżu, ale to zmartwychwstanie jest najważniejszą częścią Ewangelii i chcę dzisiaj o tym powiedzieć. Bo źle zbudujemy, źle definiujemy te wszystkie rzeczy. Źle zdefiniujemy grzech. Jeżeli źle zdefiniujemy grzech, to źle zdefiniujemy zbawienie, ponieważ Jezus przyszedł nas zbawić od grzechu właśnie. Jeżeli źle definiujemy grzech, to będziemy źle definiować zbawienie, a to są podstawy i potem wszystkie inne rzeczy również źle definiujemy. Zagłuszyłeś. Jezus przyszedł uwolnić nas od grzechu. Wiecie, że tam wszędzie, gdzie czytacie przebaczenie, tam naprawdę w oryginalnej Grecji jest uwolnienie. To przebaczenie, to odpuszczenie grzechów, to jest uwolnienie nas. Przebaczenie jest uwolnieniem. Jezus przyszedł nas uwolnić od grzechu, czyli przebaczyć, odkupić, uwolnić, oczyścić nas, usprawiedliwić i zbawić. Zbawienie to przebaczenie i usprawiedliwienie. I jeżeli to źle zdefiniujemy, to będziemy mieć problem potem. I zobaczcie, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że co? Że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Wiara w to, co się stało 3 dni po krzyżu, powoduje, że jesteś zbawiony. Nie wiara w krzyż, nie wiara w wiszącego, przybitego Jezusa. Wiara w zmartwychwstanie powoduje, że osiągasz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie ustami do zbawienia. I widzimy, że zmartwychwstanie jest kluczowe, by uzyskać zbawienie. Kościoły zatrzymują się na tym krzyżu.
ta ich Ewangelia utknęła na krzyżu i nie chcą iść, nie chcą ruszyć, nie chcą iść te trzy dni później i nauczyć tego, co tam się stało. A to jest najważniejsza część Królestwa Bożego, właśnie zmartwychwstanie. I dlaczego wiara w zmartwychwstanie nas zbawia? Dlaczego wiara w zmartwychwstanie nas zbawia? Dlaczego wiara w zmartwychwstanie powoduje, że Bóg nas usprawiedliwia i nam przebacza? Jaka jest definicja przebaczenia serwowana w dzisiejszych kościołach? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie z kimś przez miasto i mija was sympatyczna osoba, uśmiechnięta. Wyjdziecie z tym znajomym, przyjacielem przez to miasto i gdy dochodzicie do tej osoby, to zaczynacie wrzeszczeć po tej sympatycznej, nieznajomej niby osobie, która idzie z naprzeciwka. Zaczynacie wrzeszczeć, zaczynacie rzucać na niej inwektywy, zaczynacie jej ubliżać. Ten wasz przyjaciel stoi obok po prostu ze opadniętą szczęką i się pyta, co ty to robisz? No bo wiesz, jej pradziadek mojemu pradziadkowi ukradł coś tam. I teraz ta osoba, ale czy ty zwariował? Ty się przebacz, masz spokój. Nie, jestem jak Bóg. Jeżeli nie ma kary, jeżeli ktoś nie poniósł kary, to ja ją będę karał. Ja będę karał tę osobę, jeżeli ktoś nie poniósł za niej kary. I taki mamy obraz Boga, że Bóg jest osobą, która ma żal, non-stop ma żal za coś. Szuka potępienia. Taki obraz Boga jest wymalowany przez współczesną teologię, która twierdzi, że Bóg jest zły na ciebie, jest pełen frustracji, pełen gniewu, ale na szczęście dla ciebie wyładował to wszystko na Jezusie. To jest paradygmat Ewangelii. Gdzie Adam zgrzeszył i ja muszę być ukarany. Na szczęście kara została położona na Jezusie. To jest wypaczony obraz Boga. I tym jesteśmy karmieni w dzisiejszych kościołach. I niestety karmimy tym samym ludzi na ulicy, gdy im zwiastujemy Ewangelię albo mówimy. Przekonujemy do takiego Boga. Powiedzcie mi, wyobraźcie sobie, że macie sąsiada, który zabija własnego syna, gdy ten jest nieposłuszny. Czy jesteście w stanie zaufać temu sąsiadowi? Wyobraźcie sobie, że macie sąsiada, który zabija swojego syna, gdy wy jesteście nieposłuszni. Czy jesteście w stanie zaufać takiej osobie? Czy wasze serce jest w stanie zaufać takiej osobie? Czy taki obraz Boga mamy? Zaufasz mu? Nigdy nie jesteś w stanie mu zaufać. Twoje serce nie zaufa takiej osobie. Idziesz na ulicę i mówisz ludziom, że masz fajnego sąsiada, i żeby go poznali. Tak głosimy Ewangelię. I niestety dzisiejsza teologia jest zbudowana na takiej logice. Tak teologia zdefiniowała Boga. Jest święty Bóg, mieszka w świętym niebie, ustanowił święte prawo i gdy ktoś je złamie, na przykład Adam albo ty, to ktoś musi umrzeć. Wtedy Bóg przebacza. Taka jest definicja przebaczenia. Albo inna definicja przebaczenia jest taka. Wisisz mi 1000 złotych. Nie jesteś w stanie mi oddać. Ale przychodzi twój brat i oddaje mi te 1000 złotych. Po prostu płaci za ciebie, daje te pieniądze i kropka, tak? I powiedzcie, czy ktoś wtedy mówi, przebaczam ci? Ten dłużnikowi? To nie ma nic wspólnego z przebaczeniem. Ten ktoś zapłaci i ty nie mówisz tej osobie, która ci nie oddała tych pieniędzy, przebaczam cię, prawda? Cię, żeby zrozumieć przebaczenie, musimy wrócić do samego początku i zobaczyć, jak Bóg to wszystko zaplanował. Jaki był jego pierwotny plan w Edenie?
Wydaje nieśmiertelny Bóg stworzył na swój obraz człowieka, na swój obraz, czyli nieśmiertelnego, czyli obiecał mu wtedy życie wieczne. On mu obiecał wtedy życie wieczne. Czyli jak Bóg coś obiecuje, on zawsze dotrzymuje swojej obietnicy. I ta obietnica jest od początku świata. To jest pierwotny plan. I to jest słowo obietnicy. Stworzy człowieka na swój obraz, czyli nieśmiertelnego. To jest słowo obietnicy. I to słowo obietnicy od początku świata trwa, jest niezmienne, że człowiek ma mieć życie wieczne. I tu zazwyczaj pada takie pytanie, to jeśli Bóg jest taki wspaniały, tak nas kocha, to dlaczego nie powiedział Adamowi: dobra, wiesz co, daj mi ten ogryzek, jutro zaczniemy od początku. Czy pewnie tych ogryzków już było tyle, że byśmy się tu nie pomieścili na tej planecie. Jak to jesteśmy przekonywani? Amen. Amen. Wiecie, rzeczą niemożliwą jest, by człowiek miał przebaczone przez... Bez tego, co zrobił Jezus. Bez śmierci Jezusa. Jego zmartwychwstania. Dlaczego jest rzeczą niemożliwą? Dlaczego Bóg musiał się urodzić jako człowiek? A ten człowiek musiał żyć bezgrzesznym życiem. Zostać zabitym i dopiero to, co się wydarzyło 3 dni po krzyżu, mogło wyprodukować wiarę w ludziach, by mogli otrzymać zbawienie. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma takich nauczeń w Kościele. Wiecie o tym? Musicie przeglądnąć cały internet i nie znajdziecie klarownej odpowiedzi, a to jest podstawa chrześcijaństwa, na której budujemy całe swoje chrześcijaństwo. Czyli dlaczego Bóg, dlaczego Jezus musiał stać się człowiekiem, żyć bezgrzesznym życiem, umrzeć i zmartwychwstać, żeby to mogło wyprodukować wiarę w naszych sercach, byśmy otrzymali zbawienie. Pierwsza szkoła mówi, że Bóg jest Bogiem, a grzech musi być ukarany, ale że Bóg jest miłosierny, to mimo że cię kocha, to musi cię ukarać. Brzmi jak schizofrenia, nie? Jak taki ojciec, który bije i przeprasza, bije i przeprasza. Wiecie, dzieci, gdy się rodzą wychowują w takich rodzinach, gdzie jest taka chimeryczność, mają naprawdę olbrzymie problemy psychiczne. Ale tak malujemy Boga. Kocha, jest miłosierny, ale musi cię ukarać, ale nie chce, ale robi, ale wiecie, to jest po prostu schizofrenia. Druga szkoła mówi, że skoro nie mogłeś wypełnić tych zasad, reguł, które otrzymałeś w tej dobroci, w tej Bożej dobroci, to Bóg cię nie karze. Mówi, nie ukarze cię, ale wskaże na ciało, które poniesie tą karę za ciebie. I to brzmi już troszeczkę lepiej. To brzmi jak namiastka dobrej nowiny. Bo przynajmniej widzimy tu jakąś dobroć. Bo nie każe nas, ale kogoś innego zamiast nas. Bo ta pasja do destrukcji Boga spadła na kogoś innego. I on, wiecie, jest taki usatysfakcjonowany i czuje się taki rozładowany. Bo ta jego pasja, ten jego gniew po prostu przelany na Jezusa go uspokoił. Bóg jest usatysfakcjonowany, a jego zamiłowanie do destrukcji zaspokojone, to przynosi jakiś komfort. Wiecie, to nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Jezus stał się ciałem, by pokonać grzech. Co to znaczy, że pokonał grzech i śmierć?
Naprawdę, musimy wrócić do początku, by to zrozumieć. Bóg obiecał człowiekowi życie wieczne. To wybranie, to powołanie, obiecane życie wieczne, obiecane było od początku, przed dawnymi wiekami, przez prawdomównego Boga. Adam miał obietnicę życia wiecznego, ale wdepnął w grzechy i człowiek zaczął umierać. Adam umarł i każdy jego potomek również zaczął umierać. Ludzie żyli w śmierci. Całe życie ludzie żyli w śmierci i w strachu przed śmiercią. Zobaczcie, On nas wybrał przed założeniem świata. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem na podstawie naszych czynów, lecz nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi wiekami. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami. On to obiecał nam przed dawnymi wiekami. Właśnie w momencie, gdy stwarzał człowieka na swój nieśmiertelny obraz. I od Adama każdy człowiek umierał i nikt nie mógł uwierzyć, że może żyć wiecznie. Potem próbował mieć życie wiecznie przez wypełnianie prawa. Jak ten bogacz, który przyszedł i pytał, co dobrego mam czynić, by otrzymać życie wieczne. Jezus mu powiedział, jeśli chcesz czynić, by otrzymać życie wieczne, no to zapraszam cię do przestrzegania przykazań. Przestrzegaj wszystkich. I mówi, przestrzegam wszystkich. Czego mi jeszcze brakuje? No właśnie, Jezus mu mówi, jeśli chcesz być doskonały, czyli zbawiony, chodź za mną. Jeśli chcesz być zbawiony, musisz się stać naśladowcą Jezusa. Być Jego uczniem. A nie wolnym słuchaczem, żyjącym dalej według zasad tego świata. Musisz być uczniem naśladującym to, co On robił. Nie szukającym wygodnego życia, nie gromadzącym sobie skarby na tym żałosnym świecie. Nie budowaniu sobie gniazdka na zasadach tego świata i władcy tego świata, który chcecie kupić na każdym kroku. Ale musisz być nienawidzącym życie na tym świecie. Idącym w każdej dziedzinie za nim. Bo jeśli zastanawiasz się, co dobrego masz czynić, aby otrzymać życie wieczne, to musisz żyć jak Bóg. Musisz żyć świętym życiem jak Bóg. Jeżeli chcesz czynić coś dobrego, żeby otrzymać życie wieczne. Musisz być jak Bóg. Musisz żyć od nieskończoności do nieskończoności świętym życiem, bez grzechu i wtedy dostaniesz nieskończone życie wieczne. Nigdy nie grzeszyć i żyć takim życiem. Wtedy dostajesz życie wieczne, ale wiemy, że z uczynków jest to niemożliwe. Po to właśnie Bóg wziął to ciało, które się urodziło z Maryi, uśmiercił je, ale przede wszystkim wskrzesił je z martwych. I w ten sposób obietnica sprzed założenia świata się wypełniła. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie wieczne. A życie było światłością ludzi. I tą obietnicą było Słowo. Bóg dał Słowo. I to Słowo stało się ciałem, żeby żyć świętym życiem, żeby wchłonąć cały grzech, całego świata, każdy jeden. Ten, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem. Czyli grzech całego tego świata został złożony na jednym człowieku. A że grzech był żądłem śmierci, zatem maksimum mocy grzechu spoczęła na Jezusie i umarł. Ale Ojciec dał mu obietnicę, że trzeciego dnia wskrzesi go z martwych. Mimo tych grzechów, śmierci, On go wzbudził. Jezus wziął swój cały grzech. Wziął twój cały grzech. Przeszły, dzisiejszy i przyszły. Wiecie, no, On nie przyjdzie ponownie, by jeszcze raz wziąć jakieś twoje nadprogramowe grzechy, tak? Wziął je wszystkie. A konsekwencją grzechu jest co? Śmierć. Więc umarł. I w ten sposób pokonał grzech w twoim ciele. Bo twój grzech umarł na krzyżu.
A zatem pokonał również co? Pokonał również śmierć. Bo jeśli uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Czyli co? Czyli życie wieczne. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia i wierzysz w tą obietnicę, że Bóg daje ci zbawienie, czyli życie wieczne. Widzisz, że to słowo, które dał ci na początku, to jest prawda, że zostało to udowodnione w Jezusie. W Chrystusie widzisz, że Boże obietnice o życiu, o błogosławieństwie są mocniejsze niż co? Niż twój grzech. Ba, większe niż grzech całego świata. I śmierć, która z niego wypływała. Czyli Jego zmartwychwstanie jest silniejsze, mocniejsze, potężniejsze niż grzech całego świata, ponieważ On został po tym wszystkim wzbudzony z martwych. Dlatego to myślenie o tym, że Kościół nie może, Synowie Boży nie mogą żyć bez grzechu i śmierci, musi być wypłukane przez objawienie tego, czym jest dla nas zmartwychwstanie. Dopiero zmartwychwstanie, dopiero to, co zrobił Ojciec z Jezusem, mogło wyprodukować w nas wiarę, że możemy żyć wiecznie. Po to właśnie przyszedł Jezus i wypełnił plan Ojca. Po to, by ten wskrzesił Jezusa z martwych. I to wskrzeszenie Jezusa z martwych mogło wskrzesić naszą wiarę w to, że możemy otrzymać życie wieczne. Nic innego nie mogło tego zrobić. I to samo słowo produkuje w nas również wiarę w to, że my również będziemy zmartwychwzbudzeni w dzień sądu, w dzień trąby. To samo słowo powoduje tą samą wiarę o tym samym zmartwychwstaniu. Że będziemy zmartwychwzbudzeni tak, jak i On był zmartwychwzbudzony. Na odgłos trąby ostatecznej w dzień Pański. Wiecie, Bóg nie ma destrukcyjnej, mściwej natury, ale jest pełen dobroci i miłości. Stworzył człowieka, którego celem jest życie wieczne. Naszym celem jest życie wieczne. I skoro przyobiecał nam ten żywot wieczny przed dawnymi wiekami, skoro wybrał nas przed założeniem świata, to kiedy wprowadza nas w tą prawdę? Weźmy to na przykładzie Izraelitów, będących w niewoli. Bo oni też byli wybrani, tak? Wyobraźcie sobie taką mentalność takiego niewolnika. Jeśli jesteście takim niewolnikiem i wasz pra-pra-pra-pradziadek był niewolnikiem, wasz pra-pra-pradziadek był niewolnikiem, pra-pradziadek, pradziadek, dziadek, ojciec, wszyscy byli niewolnikami, tak? Macie taką mentalność. Trzaskacie te cegły. Wszyscy w waszej linii w drzewie genealogicznym byli niewolnikami. I wy też teraz jesteście niewolnikami. I przychodzę do was i mówię tak. Jest Bóg i On chce was wyprowadzić z niewoli. A wy mówicie, Bóg? Myślałem, że Faraon jest moim Bogiem. Czy taka jest mentalność niewolnika? Jaka jest mentalność niewolnika? On wiedział, że musi zrobić 100 cegieł dziennie. Jeśli nie zrobił, był winny. I Faraon miał w ręku prawo i wymierzył mu za to karę, powiedzmy 40 batów. Jeśli wykonał 100 cegieł, mógł żyć na ziemi Faraona i otrzymać tam jakieś jedzenie. Taka była mentalność niewolnika. Czy on żył właśnie z dnia na dzień właśnie w takiej mentalności? Jakie i w takim razie jaka była jego definicja przebaczenia? Jeśli nie zrobię 100 cegieł, dostaję baty. Tak? Taka jest mentalność niewolnika, pojęcie niewolnika o przebaczeniu. Jeśli nie zrobię 100 cegieł, dostaję baty, albo ktoś za mnie dostaje te baty. Faraon mi przebacza, tak? A ja i tak muszę zrobić 100 cegieł. Taka jest mentalność niewolnika, jego pojęcie o przebaczeniu. A jak wygląda przebaczenie w oczach Boga? Bóg siedzi i pewnego dnia widzi, o,
Izraelici są w niewoli, ale to jest mój naród wybrany. Ja chcę im przebaczyć, czyli ich uwolnić, tak? Jaka jest Boża definicja przebaczenia, czyli uwolnienia? Bóg powiedział, Izrael jest moim synem, nie niewolnikiem, Izrael jest moim synem i mówi do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, że ma wypuścić mój lud. Ale Faraon oczywiście nie chce wypuścić tego ludu, bo co? Bo nie zrobili mu cegieł. On oczekuje, że oni będą robić te cegły. Dlaczego on ma rezygnować z cegieł? On chce cegły. Bo jeżeli ktoś nie robi cegieł, to może dostać baty. Więc dla Boga, wiecie, dla Boga nie było grzechem to, że Izraelici nie wykonywali cegieł. Dla Boga grzechem jest robienie cegieł, by żyć. Dla Boga nie było grzechem to, że Izraelici nie robili cegieł. Dla Boga grzechem jest robienie cegieł, by żyć. To jest grzechem dla Boga, więc postanowił, że chce im przebaczyć ten grzech. Chce ich uwolnić od tego grzechu. I grzechem było życie, by służyć Faraonowi. Bóg chciał im przebaczyć, co oznacza, że chciał ich uwolnić. Czyli co? Oddzielić od grzechu. Tym jest przebaczenie, tym jest uwolnienie od grzechu. Ale dla Faraona grzechem było niewykonanie 100 cegieł, tak? Taka też była mentalność tych niewolników. Niewolnik myślał, że przebaczenie to gdy Bóg zrobi za niego te 100 cegieł, tak? Wtedy będzie uwolniony od Faraona. Nie! Bóg nie buduje królestwa Faraonowi, żeby cię uwolnić. Bóg rozwala królestwo Faraona i cię uwalnia. Definitywnie, ostatecznie, całkowicie. Kropka. Bóg nie buduje królestwa Faraonowi, żeby cię uwolnić. Jezus nie przyszedł robić za ciebie cegieł. On nie przyszedł, by pomagać ci robić każdą rzecz w prawie, płacić dziesięciny, spełniać dobre uczynki. On przyszedł wypełnić prawo w takim sensie, by zakończyć całkowicie panowanie Faraona w twoim życiu. Byś otrzymał bilet w jedną stronę. One way ticket. Rozumiecie? I mógł wyjść z Egiptu raz na zawsze. Po to przyszedł Jezus. On tak wypełnił prawo, w ten sposób. Żebyś już mógł wyjść raz na zawsze z Egiptu. I iść w stronę własnej ziemi obiecanej, czyli Królestwa Bożego, którą ci obiecał, byś mógł posiąść ją całkowicie w posiadaniu. Całą ziemię obiecaną, całe Królestwo Boże. Czyli całe bogactwo niebios. Nagrodę przygotowaną dla ciebie w niebie. Tą nagrodę, która zstąpi z nieba. To nowe Jeruzalem. To jest twoja nagroda, w którym będziesz królował razem z Chrystusem. To jest twoja nagroda. To jest twoja ziemia obiecana. Jesteś uwolniony z Egiptu, byś mógł podążać drogą do tego królestwa. Najpierw duchowego, potem fizycznego. I w kościołach dziś jest zgłoszona taka zakłamana definicja zbawienia właśnie. Zbudowana jest na egipskich zasadach. Niby Jezus przyszedł. Bóg został posadzony na troniku Faraona, a my dalej musimy robić cegłę. A Bóg siedzi Jezus i nam ewentualnie pomaga wyrabiać normę. To jest definicja przebaczenia. Ale to jest kłamstwo. Ewangelia to nie to, ile cegieł zrobimy. Ewangelia to nie to, ile Jezus nam pomoże zrobić cegieł. Ewangelia to uwolnienie nas od grzechu, czyli od egzystencji, w której próbujemy uzyskać życie wieczne przez wypełnianie uczynków. I to właśnie jest prawdziwa definicja uwolnienia od grzechu, czyli przebaczenia. Dzięki czemu uzyskujesz zbawienie, czyli życie wieczne. Przebaczenie. Przebaczenie to wykupienie z prawa grzechu i śmierci, które przestrzegałeś, by uzyskać życie. Wiecie, Ewangelia to nie jest wiadomość o rozwścieczonym Bogu na ciebie, który przelał swoją pasję do destrukcji na Jezusa Chrystusa. Ewangelia to słowo obietnica życia wiecznego, przeobiecanego przez dobrego,
prawdomównego, kochającego Boga przed dawnymi wiekami, która wypełniła się na naszych oczach, byśmy mogli być jej dziedzicami. To słowo obietnicy, które stało się ciałem, zamieszkało między nami, żyło świętym życiem, wypełniło całe prawo za siebie, wykonało się. Wszystkie 613 cegieł. Amen? Amen. Po czym przybiło je nieodwracalnie do krzyża. Nieodwracalnie. Wypełniło całe prawo za ciebie. Poza tym wchłonęło całą chorobę. To ciało wzięło grzech każdego człowieka, jaki żył, żyje i będzie żył. Każdy pojedynczy grzech. Każdej pojedynczej osoby. Z dzieciństwa, z młodości, po późną starość. Cały grzech tego parszywego świata. To ciało, to słowo obietnicy, to ciało wchłonęło cały grzech tego świata. I to wszystko spoczęło na jednym człowieku, na Jezusie Chrystusie. To słowo, które stało się ciałem, wzięło cały ten grzech świata wraz z jego konsekwencją, czyli z czym? Ze śmiercią. Po czym to ciało zostało przybite do krzyża. I co się może stać? Co się stanie, gdy złożymy cały ten grzech na jedno ciało? Co się stanie? To ciało umrze i to umrze najbardziej dotkliwą śmiercią, jaką nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Zatem wraz z tym ciałem zostało przybite prawo, grzech, choroba do krzyża, uwalniając cię od tego raz na zawsze. Powiedzcie, raz na zawsze. Czy to jest dobra nowina? To jeszcze nie koniec. 3 dni później ta obietnica, to słowo, to ciało zostało wzbudzone z martwych przez Ducha Świętego. Jezus zmartwychwstał, bo był wypełniony Duchem, który absolutnie, całkowicie, bezgranicznie wierzył Ojcu. Jezus zmartwychwstał, bo był wypełniony Duchem, który bezgranicznie, całkowicie wierzył Ojcu. Rozumiecie to? Wierzył i ufał Bogu. I ty patrzysz na to, co się tam stało. Patrzysz na to. Teraz chcesz tego ducha. Chcesz tego ducha wiary. Bo ten duch jest mocniejszy niż co? Niż twój grzech. Ty go chcesz. Ba, on jest mocniejszy niż grzech całego świata. On jest mocniejszy niż śmierć. Mocniejszy niż te wszystkie rzeczy, które są od diabła. I pragniesz go przyjąć. I wtedy dzięki temu duchowi, gdy go przyjmujesz, zaczynasz wierzyć w sercu swoim, że Bóg, Duch Święty, wskrzesił go z martwych i osiągasz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi cię do usprawiedliwienia, bo On załatwił nasze grzechy swoją śmiercią. I zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Bo On załatwił nasze grzechy swoją śmiercią. I zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. A sprawiedliwość zaczęła królować, wiedzie nas do życia wiecznego. Zatem co robi zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie sprawia, że jesteśmy odkupieni, zbawieni, mamy życie wieczne, jesteśmy usprawiedliwieni, czyli mamy Jego sprawiedliwość. Już nie ma naszej sprawiedliwości, jesteśmy usprawiedliwieni, czyli odziewamy się w Jego sprawiedliwość. Czyli otrzymujesz Jego sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość? Gdy widzisz to, że On umarł na krzyżu z całym twoim grzechem, pokonał go całkowicie i definitywnie, nie tylko grzech, ale i śmierć, która z niego wynikała, wtedy widzisz, że Jezus, że życie Jezusa należy do ciebie. Bo On zgładził cały twój grzech, On zgładził twoją śmierć, więc grzech już nigdy więcej nie należy do ciebie. Bo umarł kiedy? 2000 lat temu. Twój grzech umarł 2000 lat temu. Na krzyżu. Zatem choroba już nigdy więcej cię nie dotyczy. Grzech już więcej cię nie dotyczy. Śmierć już nigdy więcej cię nie dotyczy. A diabeł, który miał prawo w ręku i dobierał się do ciebie,
gdy nie wykonywałeś tych ceglanych uczynków, nie ma już do Ciebie dostępu. Bo po pierwsze, nie ma też prawa obciążającego Cię nakazami wyrabiania cegieł, ponieważ zostało przygwożdżone do krzyża. Zostało przygwożdżone do krzyża. To, co było naszym przeciwnikiem, zostało przygwożdżone do krzyża. Jezus daje Ci przykazanie nowe. Daje Ci przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Was umiłowałem. Wiecie, my nie mamy się miłować tak, jak kiedyś się miłowaliśmy. Mamy się miłować tak, jak On nas umiłował. Pamiętajcie o tym. Więc jeżeli chcecie się miłować wzajemnie, to musicie najpierw wiedzieć, jak On was umiłował. Na tym się musicie skupić. Religia polega na tym, że ludzie na tym się nie skupiają. Kochają, ale taką ludzką, demoniczną miłością, która zawsze coś chce w zamian. Zawsze czegoś oczekuje. My mamy się kochać wzajemną miłością, oczywiście. Ale tak, jak was On umiłował. Poznawajcie tę miłość. To jest nowe przykazanie. Stare przykazania Cię nie interesują. Ani 10 przykazań, ani 613 przykazań i przepisów. Masz teraz nowe przykazania. I Ojciec, wskrzeszając Go z martwych, usprawiedliwił Cię. Usprawiedliwił Cię raz na zawsze. Nie będę Cię usprawiedliwiał ponownie, prawda? Musiałby wskrzesić Jezusa jeszcze raz. Myślicie, że Jezus będzie jeszcze raz wskrzeszony? Nie sądzę. Kto tak myśli, niech podniesie rękę. Nie widzę. Czyli nie będzie Cię usprawiedliwiał ponownie Bóg, prawda? Usprawiedliwił Cię raz na zawsze. Jesteś usprawiedliwiony raz na zawsze. Zrobił to i w ten sposób oddzielił Cię i od grzechu i odział w Jego sprawiedliwość, dzięki czemu diabeł i jego zwierzchność zostały pokonane, zdruzgotane i mogą Ci skoczyć. Amen. Amen. Większy aplauz, proszę. Chwała Jezusowi. Chwała Ojcu za to, co zrobił z Jezusem 3 dni po krzyżu. Zmartwychwstanie. Halleluja. Amen. Cała władza na niebie i na ziemi została powierzona Tobie i możesz sobie teraz, co? Jak piszcie w Warszawce? Śmiało poczynać. Możecie sobie śmiało poczynać. Z taką świadomością możecie śmiało sobie poczynać. Składając w kosteczkę każde parszywe dzieło diabła i wkładając je do podnóżka pod stopy Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, a chrześcijanie twierdzą, że wierzą. Chrześcijanie twierdzą, że wierzą, a ja zadaję pytanie, w co wierzą? Czy oni wierzą w skończone dzieło Jezusa Chrystusa, czy ich wiara sięga tylko i wyłącznie krzyża? A zmartwychwstanie? Bo Słowo Boże mówi wyraźnie w Rzymie. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia, co oznacza, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w zmartwychwstanie, a nie z uczynków prawa. Wiecie, że Jezus, Baranek Boży, zgładził grzech. On zgładził grzech. I gdy głosisz chrześcijanom, że ich grzech został zgładzony, oni w to nie wierzą. Oni mają z tym ogromny problem. Wiecie dlaczego? Bo nie wierzą, że Jezus zmartwychwstając uczynił ich sprawiedliwymi. Czyli podważają tak naprawdę zmartwychwstanie. I to, czym ono jest. Krzyż jest śmiercią Twojego grzechu, ale zmartwychwstanie jest pieczęcią usprawiedliwienia. Gdy chrześcijanin uważa, że nadal pozostaje w swoich grzechach, to daremna jest jego wiara, bo przekreśla zmartwychwstanie Jezusa. Bóg stworzył człowieka i dał mu obietnicę życia wiecznego.
Diabeł zwiódł Ewę. Ludzie stali się niezależni od Ojca i chcieli żyć po swojemu. Stali się zosiami, samusiami. Sami chcieli bez Boga osiągnąć życie wieczne. Bez skutku. Potem chcieli to zrobić, wypełniając prawo. Bezskutecznie. Tak się zapomnieli w wyrabianiu tych cegieł, że nie zauważyli słowa, które stało się ciałem, zamieszkało między nimi, Jezusa, który przez te 3,5 roku niósł łaskę i prawdę, czyli naukę, przy okazji wchłonął całe choróbsko tego świata, uzdrowił wszystkich, co się źle mieli, wchłonął grzech całego świata, w międzyczasie śmignął te 613 cegieł, a gdy przyszedł czas, sam oddał życie. Oddał życie swoje za okup, za owce. Sam je oddał. A diabeł myślał, że to on podpuścił tych wszystkich religijnych ludzi, by go ukrzyżowali. Ale to był Boży plan. Wraz z Jezusem została przybita do krzyża również choroba, grzech, śmierć, prawo. I to wszystko, co wisiało na krzyżu, umarło razem z Chrystusem raz na zawsze. Uwalniając się tym samym raz na zawsze od choroby, grzechu, śmierci i prawa. A 3 dni później Jezus zmartwychwstając dał nam usprawiedliwienie. I pytanie jest takie, dlaczego Jezus musiał wypełnić prawo i przybić je do krzyża? Ponieważ z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Bo przez prawo jest co? Tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Prawo, czyli cała Tora, pięcioksiąg i te wszystkie księgi prorocze zapowiadały słowo obietnicy życia wiecznego. Jezus mówi faryzeuszom, badacie pisma, bo myślicie, że w nich macie życie wieczne. A do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Jest to sprawiedliwość Boża. Przez co? Przez wiarę w co? W zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski. Przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jest to Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc postawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo grzechu i śmierci? Nie, przez nowe prawo. Prawo wiary, prawo ducha. Człowiek bowiem osiąga usprawiedliwienie przez wiarę w zmartwychwstanie. Niezależnie od prawa grzechu i śmierci. Pierwsze i ostatnie zdanie, zobaczcie. Z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Człowiek bowiem osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Więc dlaczego Jezus musiał wypełnić prawo i przybić je do krzyża? Czy nadane prawo miało moc udzielania życia wiecznego? Czy usprawiedliwienie płynęłoby z prawa? Nie. Prawo nie mogło nigdy dać życia wiecznego. A usprawiedliwienie jest tylko z wiary. Z wiary w co? W zmartwychwstanie. Jezus przynosząc życie musiał przybić do krzyża wszystko, co przynosiło śmierć. Po to przyszedł na świat, żeby przybić do krzyża wszystko, co przynosiło śmierć. Chorobę, grzech i prawo. Ludzie byli poddani tym rzeczom, ale tylko do czasu przyjścia czego?
słowa obietnicy, które opiera się na wierze. Bo prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, czyli prawo, dzięki nim żyć wiecznie będzie. I z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił. Jak On nas wykupił z tego prawa? Gdzie On uwierzył w ten werset? On uwierzył w ten werset. Kto wypełnia prawo, dzięki niemu żyć będzie. Więc go wypełnił. Uwierzył w to słowo, wypełnił to słowo i co? Dzięki temu został zmartwychwzbudzony. Dzięki temu żyje wiecznie. Dzięki temu zmartwychwzbudzony został przez Ojca i żyje wiecznie, stawszy się dla nas przekleństwem. Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, czyli nas, my jesteśmy poganami. I abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. Na cóż więc prawo? Zostało ono nadane ze względu na wykroczenia, aż do przyjścia kogo? Potomka, któremu dano słowo obietnicy. Przekazane zostało przez aniołów, nadane przez pośrednika. Kto był tym pośrednikiem? Mojżesz. Amen. Czyli było nadane przez pośrednika. Mojżesza więc nie potrzeba. Tak? Mojżesza więc nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden. Gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynąłoby z prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu i śmierci, aby słowo obietnicy zostało się na drodze wiary. W co? W zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary, co? W zmartwychwstanie, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu, aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą. Czyli prawo jest czym? Prawo jest wychowawcą. Prawo było wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy co? Z wiary w co? W zmartwychwstanie uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani komu? Prawo! Alleluja! Wszyscy bowiem dzięki tej wierze, w co? Jesteście synami Bożymi i córkami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni i ci, którzy dzisiaj zostaną ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem kogo? Abrahama! I zgodnie z obietnicą dziedzicami. Amen? Amen. Żydami. Amen. Czyli każdy, kto wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, jest ochrzczony, tak? Ochrzczony jest i przyobleczony w jego sprawiedliwość. Jest dziedzicem jak Abraham. Dokładnie jak Abraham. Nie podlega 10 przykazaniom, bo były one nadane 430 lat później, tak? Tak wy, jako potomstwo Abrahama, nie podlegacie 10 przykazaniom. Tak jak on nie podlegał, tak wy nie podlegacie, jesteście sprawiedliwi. Okej. Jesteście sprawiedliwi. Jesteście sprawiedliwi? Jesteśmy. Tak słabo jesteście sprawiedliwi. Jesteśmy. Nie, ja jeszcze raz zadam pytanie. Udaję, że nie słyszę. Jeszcze raz zadam pytanie. Czy jesteście sprawiedliwi? Jesteśmy. O, chyba jesteście sprawiedliwi. Halleluja. Tak mówi Biblia. I Biblia mówi, że zakon, czyli prawo, tak? Prawo i zakon to jest to samo. I Biblia mówi, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego.
lecz dla, zobaczmy dla kogo jest sprawozdanie, nieprawych, nieposłusznych, bezbożnych, grzeszników, bezecnych, nieczystych, ojcobójców, matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, handlarzy ludźmi. Czy są tu jacyś handlarzy ludźmi? Kłamców. Krzywoprzysięzców. I dla wszystkiego, co sprzeciwia się czemu? Łasce. To jest łaska. Jeżeli ludzie sprzeciwiają się łasce, to podlegają prawu. Niestety. Ok, w takim razie dla kogo jest prawo? Bo Jezus powiedział w Mateusza 5,17. Wiecie, to jest standardowy po prostu argument religiuszy. Mateusz. A Mateusz 5,17 do 20. No i tam w Mateusza 5,17 Jezus mówi, że prawo nigdy nie przeminie, ani jota, ani kreska, ani jedno przykazanie. To dla kogo jest prawo w takim razie? Prawo jest dla tych wszystkich ludzi w świecie, którzy są poddani władzy grzechu, aby obietnica życia wiecznego dostała im się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa. Do czasu przyjścia tej wiary są poddani pod straż tego prawa i trzymani są w zamknięciu aż do objawienia się wiary w ich życiu. Tym sposobem prawo jest ich wychowawcą, który prowadzi ich ku Chrystusowi. Aby co? Aby z wiary uzyskali usprawiedliwienie, czyli zbawienie. Bo jak powiedział Jezus, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona chrześcijan o grzechu? Nie. Świat o grzechu. Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Grzechem Nowego Przymierza nie jest nierobienie cegieł. Grzechem Nowego Przymierza jest robienie cegieł, by żyć. Czyli niewiara w to, że Jezus cię od tego wykupił, uwolnił i zbawił. I ci, którzy nie uwierzą Duchowi Świętemu, popełniają jedyny grzech, za który idą do piekła. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Odrzucenie tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Ci, którzy przyjmą do swojego życia, nie są już poddani wychowawcy, czyli prawu. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze stają się jak wy. Czyli ci, którzy dają się przekonać Duchowi Świętemu, dla nich jest reszta Galacja. Czyli gdy jednak wiara przyjdzie do ich życia, już nie są poddani komu? Prawo. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze. Co? Amen. Jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliśmy się w Chrystusa, czyli w Jego sprawiedliwość. Jesteśmy usprawiedliwieni i należymy do Chrystusa. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nie panuje nad nami żadne prawo, ponieważ nad Abrahamem również nie panowało żadne prawo. Amen? Amen. Wow! Halleluja. Jezus wypełniając prawo, zakończył je, usunął je i przygwoził do krzyża. On przyszedł wypełnić je jako ty. Jako jedyny wypełnił tą wolę Ojca. Pierwsze przymierze, aby ustanowić co? Aby ustanowić drugie. Drugie przymierze, prawo ducha, które wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Czyli od prawa, które przynosiło grzech, a konsekwencją tego grzechu było śmierć. I on zniósł zakon przykazań i przepisów. Zburzył ten mur z tych tablic. Mur nieprzyjaźni. Między dumnymi z obrzeski Żydami i grzesznymi poganami. On to po prostu rozwalił, zburzył. I uczynił z dwóch ludzi jednego nowego człowieka. Nie ma już ani pogan, ani Żydów. Bóg stworzył z dwóch jednego nowego człowieka. Bo końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. W co? Zmartwychwstanie. Amen. Zobaczcie, jak to zmartwychwstanie jest kluczowe. Musicie sobie dopisać wszędzie w Bibliach, tam gdzie jest o wierze, w co masz wierzyć. Bo to jest klucz. I dał nam nowe przykazanie, prawo miłości. A skoro mówi o nowym, poprzednie, stare, uznał za co? Za jakie? Za co? Za jakie? Przestarzałe! Z powodu swojej słabości i nieużyteczności. Jeśli zatem prawo grzechu i śmierci
nas sprawiedliwych nie dotyczy. Bo prawo ducha dające życie wieczne uwolniło nas od niego. Jaka jest definicja grzechu? Czym jest grzech? Grzech jest przestępstwem zakonu, tak? Zobaczcie. Grzech jest przestępstwem zakonu. Czyli prawa. A jeśli dla sprawiedliwego nie ma prawa, to nie ma też przestępstwa, prawda? Grzechu się nie poczytuje tam, gdzie nie ma prawa. Bo jak nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Jest martwy, dead, kaput, finito. Wykonało się. Amen? Amen. I to jest właśnie to, co miał na myśli Jan Chrzciciel, gdy, wiecie, siedział w tej wielbłądziej skórze z tymi odnóżami szarańczy w ustach i patrzył na zbliżającego się do niego Jezusa, oto baranek Boży, który zgładził grzechy świata. To miał na myśli. On naprawdę zgładził. My nie musimy już myśleć w ogóle o grzechu, nie musimy o nim gadać. Cię grzeszycie, bo gadacie, myślicie o nim. Przestaniecie po prostu się tym zajmować, zaraz zobaczycie na te wersety, to nie będzie was dotyczył. Oto baranek Boży, który zgładził grzechy świata. Trudno w to uwierzyć, prawda? To jest za piękne, że było prawdziwe. No i tak większość chrześcijan mówi, że to jest za piękne, by było prawdziwe. Ale żebyście ogarnęli to, chociaż tak w zarysie, to pokażę wam to na przykładzie. Wiecie, dziś mamy prawo, które mówi, że gdzie ktoś wiezie dziecko bez fotelika, tam jest przestępstwo, tak? Zgadza się? Tak. Czyli jest paragraf, jest prawo, jest przestępstwo, jest grzech. Jest kara. Ale 35 lat temu, jak mój tatuś mnie woził, to nie było żadnych fotelików. Nie było żadnych fotelików. Nie siedziałem w żadnym foteliku. Jak nas zatrzymała policja, to nie było też grzechu. Bo co? Bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. Grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Bo gdy nie ma prawa, grzech jest martwy. I dlatego Paweł pisał w liście do Rzymian, że macie się uważać za umarłych dla grzechu, za martwych dla grzechu. Bo grzech nad wami nie panuje, łaska nad wami panuje. Łaska ma panować w waszym życiu, uzdalniać was do świętego życia. Amen? Amen. I wiecie, nie dajcie sobie wmówić religijnym faryzeuszom, że macie siedzieć w jakichś fotelikach. Nie ma żadnych fotelików. Jesteście wolni od fotelików, jesteście wolni od cegieł, jesteście wolni. Wolni! Amen. Amen. Nie jesteście niewolnikami grzechu, jesteście synami Bożymi. Jeśli Jezus was wyzwala, wówczas jesteście rzeczywiście wolni. Jesteście wolni. Jesteś wolny, narodziłeś się z Boga. Rozumiecie to? Narodziliście się z Boga? Kto się narodził z Boga? Podnieście ręce. No halleluja! Narodziliście się z Boga. To nie grzeszysz. Bo nie możesz grzeszyć. Mało tego. Bo jeżeli doskonały baranek zgładził twój grzech i raz na zawsze oczyścił cię z grzechu, to nie masz już żadnej świadomości grzechów. Wolni od grzechu, od prawa, od potępienia macie zrzucić z siebie wszelki ciężar i grzech i biec po nagrodę. Będziemy dzisiaj mówić, co jest tą nagrodą. Co jest tą nagrodą? Kto wie, co jest nagrodą? Relacje z moim. Zbawienie jest życie wiecznym. Przecież o tym jest to, o czym mówimy. Wiara w zmartwychwstanie sprawia, że żyjesz wiecznie. To nie jest nagroda. Amen! Królestwo jest nagrodą. I wiecie, właśnie problemem chrześcijan i tego zamieszania w Kościele jest to, że my uważamy, że życie wieczne równa się Królestwo Boże. To nie są te same rzeczy. Ale będziemy dzisiaj o tym mówić na następnym wykładzie. Okej.
Dociera to do was? Tak. Czy to do was dociera? Amen. Czy ktoś z was uważa, że można zrozumieć łaskę? Nie. Wiecie, ja ją poznaję od kilkunastu miesięcy i ja w życiu nie powiem, że nie rozumiem łaski. Ja nie jestem w stanie. To mi się w pale nie mieści po prostu. Ja mogę tylko w to uwierzyć. I chcę wierzyć. I będę wierzył. I nie mam zamiaru wierzyć w żadną inną tandetną Ewangelię. Będę głosił tą Ewangelię. Ponieważ jeżeli będziesz cię głosić tą Ewangelię po krańcach ziemi, wtedy dopiero Jezus przyjdzie. Jezus nie powiedział, gdy będą głosić tandetną Ewangelię, przyjdę. To jest prawdziwa Ewangelia. Halleluja. Ale większość chrześcijan oczywiście twierdzi, że to jest zbyt piękne, by to było prawdziwe. Ale taki właśnie jest Jezus. I stwierdzenie Bóg jest dobry w końcu zaczyna nabierać sensu. Prawda? Amen? Jezus zaufał ci tak bardzo, że zniósł dla ciebie prawo. Byś więcej już nie musiał się babrać z grzechem. Przepraszać za niego. Prosić o przebaczenie. Klęczeć na grochu. Siedzieć w potępieniu, oddzieleniu, w worze i popiele. Jezus tak bardzo ci zaufał, że uczynił cię już świętym. Już. Jesteś już święty. I teraz chcę, byś tylko do tego dorastał. Dorastał. Nic więcej od ciebie nie chcę. Jeśli ktoś z tego nie korzysta, nie zmienia swojego życia i żyje po staremu, to jest głupi jak but. To jest głupi jak but i w ogóle nie rozumie łaski. Wykorzystując łaskę, żeby robić dalej te durne rzeczy, powoduje to, że skończysz w ciemności zewnętrznej. Wiecie, łaska jest nielogiczna. Jeśli ktoś twierdzi, że jest logiczna, to znaczy, że nie rozumie w ogóle łaski. Spotkałem się z wieloma takimi chrześcijanami. Ale ta logiczność ich łaski polega na tym, że oni dalej robią cegłę, a Jezus im pomaga. Ale Królestwo Boże jest zbudowane na zupełnie innych zasadach niż zasady tego świata. Niż zasady Egiptu. Łaska rządzi się swoimi prawami i nie ma nic wspólnego z prawami tego świata. W łasce wszystko jest na odwrót. Chcesz być wielki, musisz się najpierw uniżyć. Chcesz otrzymać, musisz najpierw dawać. Bo łaska jest nielogiczna. To jest coś niepojętego. Łaską, czymś niepojętym zbawieni jesteście. Łaską zbawieni jesteście. Zbawienie to jest sozo. Sozo, w tym zawiera się całe błogosławieństwo. Wszystko, co masz, masz z łaski przez co? Przez wiarę. W co? Macie stać. Amen. Życie wieczne dziedziczysz przez wiarę. Słowo obietnicy życia wiecznego. To tylko początek, tak naprawdę. Teraz jesteś dziedzicem każdego pojedynczego słowa w tej książce. Każdego pojedynczego słowa. Tak jak przyjąłeś zbawienie, tak przyjmujesz każde inne błogosławieństwo, każde inne sozo w twoim życiu. Jesteś dzisiaj chory, przyjmujesz to tak samo jak zbawienie. Pamiętacie, jak przyjęliście zbawienie? Po prostu. Doszliście do ściany swojego życia, do której was przyprowadził wychowawca, prawo. Zrozumieliście, że nie jesteście w stanie nic sami. Zwróciliście się do Niego. I o to chodzi. W każdym innym sozo w waszym życiu. Sozo to błogosławieństwo, to finansowe, to zdrowie, to uwolnienie, to wszelkie bogactwo, które przyobiecał nam Ojciec. Dlatego Paweł pisze w Kolosan 2:6. Jak go przyjęliście, tak w nim chodźcie. Macie codziennie żyć właśnie w ten sam sposób. Gdzieś jest napisane, z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje, co? Sozo.
To nie chodzi o to, że ty się masz bać. Z bojaźniem i z drżeniem tak naprawdę chodzi o to, że to ma być posłuszeństwo wobec Boga. Bóg nie chce, żaden ojciec nie chce, żebyś się go bał. Ale każdy ojciec chce posłuszeństwa. I to jest właśnie bojaźń i drżenie. Ty chcesz być posłuszny Duchowi Świętemu. I masz bojaźń i strach przed poleganiem na czymkolwiek innym niż Bóg. To jest bojaźń. Posłuszeństwo Bogu. I dlatego masz być posłuszny Bogu. On ci coś daje, a ty to po prostu bierzesz garściami z nieba na ziemię. Przez wiarę. Bo bez wiary nie można się podobać komu? Bogu. Tatusiowi. Amen? Amen. Wiary z martwych. Halleluja. Widzicie, gdy będziecie często mówić i powtarzać i bębnić do bólu po prostu w waszych umysłach, w waszych sercach przez wiarę w co jesteście zbawieni, i mówię tu o każdym jednym dniu w waszym życiu, przez wiarę w co jest sozo, przez wiarę w co dzisiaj jesteś uzdrowiony, zmartwychwstanie, to zaczyna się zmieniać twoje myślenie. Jeżeli my wierzymy ciągle na poziomie krzyża i bidulka przybitego do krzyża, to widzimy rzeczy, które są naturalne w świecie. Śmierć jest naturalna w świecie, ale zmartwychwstanie nie jest naturalne w świecie. Macie mentalność zmienić, macie iść 3 dni później i na tym budować swoje chrześcijaństwo. Nie na kulcie śmierci, ale na kulcie cuda, cudów i znaków. To jest coś naturalnego dla nas. To nie są znaki i cuda. Dla synów Bożych to ma być coś naturalnego, normalnego. Normalność! To jest normalność dla nas, dla synów Bożych. Normalnością dla ludzi jest krzyż, to jest śmierć. Ludzie umierają w świecie. Dla nas normalnością jest zmartwychwstanie. I zmartwychwzbudzanie innych. Gdy uświadomicie sobie przez wiarę, w co jesteście sozo. Bo to sozo jest nie dla was, dla wszystkich innych dookoła. Wy macie sozo wszystkich innych, dlatego jest stchnął na was ducha i powiedział, idźcie, przebaczajcie grzechy. Przebaczenie to jest uwolnienie. Jeńców z Egiptu, całkowicie, w każdej dziedzinie. Amen. Jesteś dziedzicem każdego jednego pojedynczego słowa w tej książce. Dlatego tak ważne jest czytać ją. To jest instrukcja obsługi, wiecie? Jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? Panie premierze. Macie premiera w niebie, siedzi obok ojca. Każde jedno to słowo dziedziczysz przez wiarę. Wchodzenie w duchu. Wiecie, bo chodzenie w wierze, każde jedno jego słowo, to jest życie według ducha. To pielgrzymowanie w wierze i mówienie na każde jedno Boże słowo tak i amen. Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz się naprawić? Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz się naprawić? Musisz zrobić porządek ze swoim życiem? Nie. Jeśli chcesz żyć wiecznie, musisz zapomnieć o swoim starym życiu i musisz się odwrócić od niego, prawda? A skupić się na swoim Panu i Zbawicielu. Musisz pielgrzymować w wierze. Nigdy więcej nie patrzeć na zewnętrzne okoliczności. Musisz przyjąć przez wiarę, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. I musisz przyjąć przez wiarę, że zostałeś zanurzony przy chrzcie w Jego śmierć. Dla zniszczenia twojego grzesznego ciała. Dawny ty został razem z Nim ukrzyżowany. Musisz przyjąć przez wiarę, że już jesteś wolny od starego ciebie. Musisz myśleć, że jesteś nowym człowiekiem. Rozmyślać, medytować. Nie bójcie się medytować, wiecie? Jak ludzie, jak religiusze słyszą, że muszą medytować, to zaczynają mówić, to jest New Age, to jest po prostu buddyzm, ty mieszasz wszystko ze sobą. Nie! To buddyzm wykradł coś ze Słowa Bożego i zbudował sobie na tym swoją filozofię. Medytowanie to rozmyślanie nad Słowem Bożym. Macie rozmyślać nad tym, kim jesteście w Jezusie Chrystusie, że już jesteście nowym stworzeniem. Musisz wypowiadać, proklamować nad sobą, że jesteś Synem Bożym. Musisz widzieć się jako wolny od jakiegokolwiek potępienia i skupić całą swoją uwagę na Jezusie, na Jego miłości,
która, gdy Cię wypełni, sprawi, że będziesz chciał upodabniać się nie do tego świata, ale przemieniać się przez odnowienie umysłu. I w ten sposób przez wiarę dziedziczysz to, co Jezus wywalczył dla Ciebie na krzyżu. I przypieczętował zmartwychwstaniem, dzięki któremu mógł podarować coś ekstra. Ducha Świętego, który zmartwychwzbudzi również Ciebie w dniu ostatecznym. Łaska jest nielogiczna. W łasce wszystko jest na odwrót. Wszystko otrzymujesz z łaski, przez wiarę, zmartwychwstanie. I również odkupienie. Odkupienie od czego? Od prawa. Odkupienie od prawa. Jezus odkupił tych, którzy podlegali prawu. Jeśli Ty chcesz próbować wypełniać prawo, zawsze się potkniesz. Jeśli chcesz wypełniać prawo, musisz zapomnieć o prawie. To jest paradoks Królestwa Bożego. W nim jest wszystko na odwrót. Jeżeli chcesz wypełniać prawo, musisz zapomnieć o prawie. Musisz się odwrócić od prawa, a skupić się na swoim Panu i Odkupicielu od prawa. Musisz pielgrzymować w wierze, nigdy więcej nie próbować wypełniać prawa, ale uwierzyć, że Jezus zrobił to za Ciebie. Zrodził się pod prawem, wypełnił je jako Ty, by Cię z niego wykupić. I musisz przyjąć przez wiarę, że przygwoździł je raz na zawsze, nieodwracalnie do krzyża. Musisz odwrócić się od prawa, grzechu i śmierci i skupić całą swoją uwagę na prawie ducha, czyli na prawie miłości, która, gdy Cię wypełni do przelewu, wypełni również prawo za Ciebie. I w ten sposób przez wiarę dziedziczysz, co Jezus wywalczył dla Ciebie na krzyżu. I przypieczętował zmartwychwstaniem, dzięki czemu podarował Ci co? Coś ekstra, Ducha Świętego, który uzdalnia Cię do wypełniania prawa. Uzdrowienie również dziedziczysz przez wiarę. Jeżeli chcesz być zdrowy, musisz co? Musisz zapomnieć o swojej chorobie. Musisz się odwrócić od swojej choroby. Logiczne? No nie. I skupić się na swoim Panu i Uzdrowicielu. Musisz pielgrzymować w wierze, nigdy więcej nie patrzeć na zewnętrzne okoliczności, symptomy chorobowe, dolegliwości. Musisz przyjąć przez wiarę, że Jezus już poniósł i zgładził Twoje choroby i cierpienia. Musisz przyjąć przez wiarę, że przybił je raz na zawsze, nieodwracalnie do krzyża. Musisz przyjąć przez wiarę słowo obietnicy, że ono zostało posłane, by Cię uleczyć. Musisz myśleć, że jesteś zdrowy. Rozmyślać, medytować, że Jego sińce uleczyły Cię. Czas przeszły dokonany 2000 lat temu. Musisz wypowiadać, proklamować nad sobą, że jesteś wolny od jakiejkolwiek choroby. Musisz widzieć się już doskonale zdrowym i skupić całą swoją uwagę na Jezusie i Jego miłości, która, gdy Cię wypełni, zabije wszelkie dzieła diabła. I w ten sposób przez wiarę dziedziczysz to, co Jezus wywalczył dla Ciebie na krzyżu i zapieczętował zmartwychwstaniem, dzięki któremu mógł podarować co? Coś ekstra. Ducha Świętego, który uzdalnia Cię do tego, byś żył doskonałym zdrowiem. Amen? Amen. Zgodzicie się ze mną? Okej, no to jeżeli wierzymy w te wszystkie rzeczy, że to dziedziczymy przez wiarę, wierzymy, że przyjmujemy zdrowie, wierzymy, że przyjmujemy wszystkie te inne rzeczy przybite do krzyża, wierzymy, że przyjmujemy zdrowie, wierząc, że już jesteśmy uzdrowieni, tak? To dlaczego mamy taki problem, by tak samo uwierzyć, jeśli chodzi o grzech? Aleluja! Ten brat mi się podoba. Dostanie chyba medal. Skoro Jezus Chrystus poniósł obie te rzeczy jednocześnie, całkowicie i definitywnie i raz na zawsze, jednym gwoździem przybił chorobę, drugim gwoździem przybił grzech, to dlaczego chrześcijanie tak się oburzają, gdy się im głosi, że Jezus Chrystus, doskonały Baranek Boży, zgładził grzech raz na zawsze? Są w stanie uwierzyć w tą chorobę, przyjąć to, ale
logiczny umysł już nie jest w stanie ich puścić z grzechem. Jest blokada. Wiecie dlaczego? Gdzie to nie chrześcijanie się oburzają naprawdę, ale te duchy religijne za nimi, które chcą, by ta prawda do nich nie doszła. Bo gdy dojdzie do nich to objawienie, wtedy diabeł nie będzie miał żadnego, ale to naprawdę kompletnie żadnego punktu zaczepienia, by się do nich przyczepić. Wiecie, czemu diabeł nie chce dopuścić do tego, by Kościół był świadomy swojej świętości? Bo gdy oblubienica będzie tego świadoma, Jezus przyjdzie. Diabeł i wszystkie jego dzieła, wszyscy jego nieprzyjaciele, wszyscy nieprzyjaciele Boga zostaną położeni do podnóżka stóp Jego. Zostaną natychmiast spakowani w kosteczkę i wsadzeni do podnóżka. I ten czas się zbliża. Ten czas się zbliża, naprawdę. Rozmawiam z chrześcijanami i oni mówią, oni czują, że po prostu coś wisi w powietrzu i zaraz pierdyknie na ziemię. Pierdyknie objawienie tego, kim jesteśmy. Że jesteśmy synami Bożymi. Amen. Bo gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. Kogo grzechy? Oblubienicy! Usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż oblubienica będzie świadoma, że jest czysta i nieskalana i położy nieprzyjaciół Jego jako podnóżek stóp Jezusa Chrystusa. Kto jest ciałem Chrystusa? My. Kościół. My jesteśmy odpowiedzialni, by wsadzić nieprzyjaciół pod nasze stopy. Kim są nieprzyjaciele Jego? Grzech, choroba, demony, śmierć. I sam diabeł. I oblubienico, apeluję do Ciebie. Apeluję do Ciebie, oblubienico. Uświadom sobie, że jesteś święta i nieskalana. I nienaganna przed Jego obliczem. Jeżeli chcesz być święty, musisz zapomnieć o swoim grzechu. Musisz się odwrócić od swojego grzechu. A skupić się na swoim Panu i Jego sprawiedliwości. Musisz pielgrzymować w wierze. Gdy będziesz próbować nie grzeszyć, zawsze się potkniesz. Nigdy więcej nie próbuj nie grzeszyć. Musisz uwierzyć, że Jezus już załatwił grzech. Grzech nad tobą nie panuje. Musisz przyjąć przez wiarę, że ten, który nie znał grzechu, zamiast ciebie stał się grzechem i przybił go raz na zawsze nieodwracalnie do krzyża. Musisz przyjąć przez wiarę, że w zamian za twój grzech stałeś się w nim sprawiedliwością Bożą. Myśleć, że już jesteś bezgrzeszny. Rozmyślać, medytować, że już jesteś święty. Widzieć się jako zupełnie wyzutym z grzesznego ciała. Wypowiadać, proklamować nad sobą, że dzięki Jego posłuszeństwu stałeś się sprawiedliwy. Musisz odwrócić się od grzechu i skupić całą swoją uwagę na Jezusie i Jego miłości, która, gdy Cię wypełni, zabije wszelki apetyt na grzech. Amen? Amen. W ten sposób przez wiarę dziedziczysz, co Jezus wywalczył dla Ciebie na krzyżu. I zapieczętował zmartwychwstanie, dzięki któremu mógł podarować coś ekstra. Ducha Świętego, który uzdalnia Cię do bezgrzesznego, świętego życia. Bo Jezus wypełnił doskonale wolę Boga Ojca. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała doskonałego baranka Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Powtórzcie. Raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby. Wiele razy. Te same, składając ofiary, ale one nigdy nie mogły zgładzić grzechów. Ten przeciwny, złożywszy raz na zawsze, powtórzcie, raz na zawsze, jedną ofiarą za grzechy, jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż co?
Aż oblubienica uświadomi sobie, że jest uświęcona przez ofiarę ciała doskonałego baranka, Jezusa Chrystusa, raz na zawsze. I odwali tą całą brudną robotę i uczyni to całe diabelskie ścierwo pod nóżkiem nóg Jego. Jedną ofiarą udoskonalił na jak długo? Do następnej spowiedzi? Raz na zawsze. Powtórzcie to. Raz na zawsze. Jedną ofiarą udoskonalił was raz na zawsze, na wieki. Kogo? Oblubienica, która jest uświęcona. Was, kochani, wy jesteście tą oblubienicą. I daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział, takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich i nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie? Tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Wiecie, że już nie masz żadnych ofiar za grzechy? Nie ma już żadnych baranów, żeby się lepiej poczuć? Żadnych cielców, żeby się lepiej poczuć? Żadnych spowiedzi, żeby się lepiej poczuć? Bóg nie cierpiał tych ofiar. Wiecie o tym, że on ich nie cierpiał, on nimi żyją, on nimi wymiotował. Tych ofiar za grzech. One mu się nie podobały. Wymiotował na punkcie tego systemu. On nienawidził tego systemu opartego na grzeszeniu, poczuciu winy, przepraszaniu, baranie i poczucie komfortu. No tego dość. On rozwalił ten system oparty na grzeszeniu, potępieniu, przepraszaniu, baranie, poczuciu się lepiej. A potem dał przodu. Bóg rozwalił system oparty na grzeszeniu, poczuciu winy, przepraszaniu, spowiedzi, lepszym samopoczuciu. Tak w kółko, Macieju. Religia jest oparta na uczuciach. Poczujmy się lepiej. A potem wróćmy i róbmy dalej to samo. On rozwalił ten system i utworzył nowy, oparty na wierze, w krew i w zmartwychwstanie Jego Syna Jezusa Chrystusa. I teraz, diable, mówię ci szach, gdzie już więcej nie zachodzi potrzeba żadnych ofiar. I gdzie zaprzestano je składać. Gdzie już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. I nie trzeba ich składać. Tam, gdzie to jest? Tam, gdzie raz na zawsze zostaliśmy oczyszczeni i nie ma już żadnej świadomości grzechów. Widzicie to? Czyż bowiem nie przestano by ich składać? Przestano je składać? Przestano je składać. W 70 roku Bóg musiał rozwalić tę świątynię, bo oni w ogóle nie rozumieli, co Bóg zrobił dla nich. I przestaną składać jakiekolwiek ofiary. Nie trzeba składać żadnych baranów, nie trzeba składać żadnych żadnych cielców. Nie trzeba chodzić do spowiedzi. On nas usprawiedliwił raz na zawsze. Przebaczył nam raz na zawsze. Byśmy raz na zawsze oczyszczeni. Jesteśmy raz na zawsze oczyszczeni. Doskonałym jednym barankiem. Nie przyjdzie jeszcze raz. Nie będzie nas jeszcze raz usprawiedliwiał. Potem jeszcze raz zmartwychwstał. On nas zrobił, oczyścił nas raz na zawsze. Byś nie miał już żadnej świadomości grzechów. Bo prawo ducha wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Masz teraz nowe przykazania i gdy je wypełniasz, trwasz w Bogu. Jeśli nie widziałeś do dziś, co to znaczy trwać w Bogu, to jest właśnie definicja, czym jest trwanie w Bogu. Spełnianie Jego przykazań. A przykazania Jego nie są ciężkie. Jakie to przykazania? Przykazanie Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas,
poznajemy po duchu, którego nam dał. Ducha, który nigdy cię nie zostawi, nigdy cię nie opuści, nigdy cię nie zostawi. Jak pisze w Hebrajczykach. Czyli jeżeli kochasz Boga i miłujesz braci, trwasz w Nim. Jeżeli kochasz braci, kochasz Boga, to trwasz w Nim. Jeżeli wypełniasz dwa nowe przykazania, to trwasz w Nim. Tak? Kto trwa w Nim? Ręka do góry? Wyżej. Wyżej. Halleluja. Trwacie w Nim? Chwała Bogu. Okej. Okay. Jeżeli trwacie w Nim. Kto widział Jego działanie w swoim życiu? Ręka w górę. Halleluja. Kto z Was poznał Go osobiście? No, śmiało. Poznaliście Go osobiście. Oddaliście Mu swoje życie. On Was zna po imieniu. Kto się z Boga narodził? Amen. Halleluja! Diable, mówię Ci, szach i mat. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go i Go nie poznał. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w Nim, czyli Duch Święty. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Amen? Amen. Czy to przynosi Wam komfort? Tak jest. I chwała Bogu.